Okej, pierwsza odpaliń dzisiaj, zobaczmy jak kondycja. Odpaleni mamy tak. 11 sekunda rozpoczęcia streama, były krótkie słowa wstępu, już widzimy czarny ekran w postaci prostokąta z ramkami, teraz czarny ekran jest na całym ekranie monitora. Trwa generowanie shaderów, teraz będą ostrzeżenia, uwaga, 3, 2, 1, wchodzi epilepsja. Następnie, że będziemy przeklinali ludziki i ciężkie tematy. Tak, będzie muzyka do sznura i sznur. I w tym momencie 40 sekunda pojawia się logo super najlepszej firmy robiącej gry, nie to co TCDEP, twórców. I uwaga, Pitstop Gaming. 6 sekund. Mamy 58 sekund, jesteśmy w grze. Oj, może być, nie jest to super wynik, ale jakoś działa. Dobra, więc tak. Ogarnięte, posprzątane, pozamiatane. Nadajniki wysłane, pomoc zaraz przylatuje. My musimy kulturalnie wystrzelić asteroidę. Tak, mamy. Co to? To nie jest moja najlepsza broń. To jest moja najlepsza broń. Czegoś tu brakuje. Powiedziałbym, że amunicji. Aha, dobra. Tutaj zagadka jest taka, że muszę się wrócić i zabrać sobie... baterie. Nie, przepraszam. Baterie chciałem powiedzieć, tak? Wiesz, jak wezmę baterię aż na tej... Po co te ognie tak robią w sumie? Boję się, że zaraz przyjdą diabły. Ognie jak coś nie najgorsze. Gdzie to rzuciłeś, Izak? Tak z ciekawości, to jest ważne. Tu. Sorry, trochę mnie ten... Dobra... Tu są dwa kolce, które się mogą bardzo przydać. Kolec do mnie. Jakby dali amunicję, byłoby miło. Stąd jeszcze nic nie wyskoczyło. Tu jest Stasiunia. Izaka boli, warto zwrócić uwagę też. Tak, jak tu przyjemnie. No dobra, to co? Działa. Nadajnik włączony. Nadaje na szerokim paśmie. Ustawię odbiornik. Odbiornik po co? Wracaj na stację kolejki. Okej, wróć na stację. Czy co, spotykamy się z żoną i spadamy? Nadajnik jest sprawny, talerz komunikacyjny nie działa. Aha. Musimy mieć przez mostek do łączności. Dobra, łączność jest, zakładam,
Na mostku, tak? Powiedzieli przez mostek do łączności. Mieszkal nie ma dostępu. No Russo jest na inżynierskim. Volker w hangarze, tych dwóch się trzepnie. Raport na mostku. Dobra, kilka miejsc się pozamyka. Niestety najpierw diabły muszą mnie tutaj... Mam, jak widzicie, że tego nie wiem, czy to widać. Mam mało amunicji. Mianowicie zero. Jeszcze raz? Groźną, tak? To ty? Nie mam, tylko komentarz ognia. Jego kolega mnie denerwuje. Wyłącznik ręczny, co ja mam zrobić? Wyłącznik ręczny w gotowości. Na sesję mam zrobić, mam połączenie na żywo. Daniel jest... Coś jest. Puszczaj, 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 Karol. Wyłącznik ręczny w gotowości. Jezu, nie mogłem tego chwycić. Ale będzie tutaj słabo. Nie wiem, jak to zrobić. Mówię teraz serio. Chyba fizyka nie do końca jest dobrze zrobiona. Ale zaraz, ten koleś jeden jest nieśmiertelny, czy nie? Bo nie rozumiem tego. Ten taki jeden z nas atakuje, to jest ten taki niezniszczalny boss? Ten prezes Mercer? No, bo co sobie... No dobra, jeszcze rozumiem, nie wystrzelono. Czy wystrzelono? Teraz zaszaleję. Nie no, uprzęża jest... uprzęż. Działa. Nadajnik włączony. Co, gdzie my ten... Gdzie ten pazurek poleciał? To chwilę zajmie. Wracaj na stację kolejki. Kurde, nie ma tego jednego mojej broni pazurka. Jedno możesz zażyć, na tyle ci pozwalam. Stasi nie zmarnujemy. Kurde, gdzieś spadł ten pazurek i teraz nie ma. Ta ta ra, ta ra, ta ta. Ojej, jej, jej. Czy był na środku? Jest. To jest ten niezniszczalny, co odradza sobie... Chyba tak, łowca, no dobra. Co powstrzymać niezniszczalny, tak Karol, Karolina, jak tam nazywasz się? Co mi dać, pieniądze? Dzięki. Żadno. Otworzyłem. Na co jest? Ej, dajcie trochę amunicji. Halo? Hmm.
Tu jest ulepszanie, ale nie mam co ulepszać. Że sklepnicy, zwariowaliście pieniądze na amunicję, w życiu nie kupiłem amunicji. Szanujmy się, to jest... Sklep działa? Co tak ciemno? Prędzej tak, prędzej oczywiście sprzedam, tak? Prędzej sprzedam do typu przewodnik. Nie mam pieniędzy, okej? To też jest bez sensu. Okej. Nie mam hajsu, okej? Zbieram, będzie... Patrz, upęszcząc super symetryczna. Na ulepszenia muszę zbierać hajs, żeby mieć wszystkie ulepszenia. Żeby mieć achievement. A nie jakiś ten. Katalizator jonizowany. Laser stykowy, moc stykowa. Stelaże linowe, energia siłowa. Coś tam drżeryja chyba. No i czekamy na więcej ulepszeń. Dobra, dam mu na drodze wyjątku, dam mu jeszcze apteczkę, okej? Okej, przed nami tylko dojście na stację, no to prosto w lewo, prosto, prosto. Moim zdaniem banalnie... Już nikt nie powinien się do nas dowalać, tak? Tylko dojdziemy kulturalnie i to wszystko. Tak, dokładnie, nie ma co się dorzucać. Mają straszny ten, kupimy w małym sklepiku na targu. Okej, bez takiej chamskiej prowizji jak tu mają. Prosto w lewo, prosto, prosto w lewo, w prawo. Prosto w lewo, prosto, prosto. Chyba źle skręciłem do diaska, ale... Sayonara. Już nie żadnej walki w klatce, bo to już totalnie nie mam. No, jest dobra. Chyba poleciał, ale nie jestem pewna. System znów się posypał. Widzę zakłócenia z kamer. Te, co wyglądają jak mój brat, macha do mnie. Przynajmniej nadajnik odleciał. Ustawiam... Chwila. Odbiornik talerza nie odpowiada. Cholera. Talerz komunikacyjny, nie naprawiony. Nie chodziło o zepsuty przetwornik. Aby te 48 godzin też było błędem. Bez talerza nie będzie ratunku. Jedź kolejką na mostek. Skakuję drzwi do łączności. Sprawdź, co się dzieje z talerzem. I nie martw się o Nicole. Hammond ma rację. Postąpi mądrze. Ja bym chciał, żeby ta Nicole zdechła. Mam wziąć wybór. Tak jak w Wiedźminie. Hammond, tak, Nicole kontra ta cała Daniels. Dobra, kolejna bezpieczna strefa. Na końcu obszar z gwiazdką. Tak, bezpieczna strefa. Tak? Bezpieczna. A apteczka w ciebie wypadła, jesteś biednym człowiekiem. Miód w herbacie? Nie lubię miodu. Za słodki jest dla mnie. Nie znam się niestety. Co to? Uprawnienia potwierdzone. 1000 złotych. Szkoda, że nie kurczę, jakby dali tę amunicję. Nie wydam tych pieniędzy, co znalazłem oczywiście. Kurde, nikt nie chce mi dać mojej amunicji, czemu? Nie kupię tej amunicji w życiu, nie dam się złamać, wiem, że to jest próba. To jest achievement, jak kupisz amunicję, przegrywasz grę. Kasują ci wszystkie osiągnięcia.
Bo tak, kombinezon, no co fajnego? Nic fajnego tutaj nie ma. To było kriki, zasięg chwytu kinezon. Punkty życia. Energia stazy. Energia stazy. W złym miejscu musiałem ulepszyć, nie bez sensu. Musiałem raz, dwa, cztery punkty lepsze, nie wydać, mam tylko 16. Jeszcze jest jeden poziom i wtedy byśmy ulepszyli na maksa. W drugiej brońce, w pile plazmowej też wszystko mamy. Brakuje mi najlepszego, ostatecznego z tego ulepszenia. Denerwują mnie z tymi. Kurczę, no przecież nie kupię za tyle pieniędzy, za tysiąc, ile tam chcą? Że, a broni w magazynie za mną. Nie będę używał innej broni. Inne są bezwartościowe. Mamy najlepszą broń, tak? Mam jakieś amunicje, mam na bossa, tak? Syf. Nie będziemy z tego korzystać. Tylko przecinak. 1200 zł. 1200 zł. Za 6 strzywek. 6 strzywek. Nie dam tego. Dobra, spadamy stąd. Tak. Tylko teraz musimy kogoś zabić, żeby nam dał ten, ale nie mamy jak go zabić, bo nie mamy tego. Kurde, no muszę kupić tą broń, ale to jest jakiś... To jest horror. Teraz gra zaczyna na siebie pracować. Gra odkryła, bo to jest ten cały inteligentny reżyser horroru. Reżyser życia i śmierci. Gra odkryła, czego się boję, wydawania pieniędzy. Jezu, nie tego nie mogłem spać dzisiaj. Kupuję 6 strzywek. Jak kupię 200, to będzie zniżka? Czekaj, to jak kupię 6 strzywek, to jak kupię 100... Czekaj, jeszcze raz. Co mi nie gra? 6 jest za 12200. To 60 powinno... Nic nie ma zniżki. Co za w ogóle? To jest dramat. To jest dramat. To jest tragedia. Nie dość, że nie ma zniżki przy hurtowym zakupie. Nie ma kuponów promocyjnych, nie ma tych... jakichś... żabsów. To jest dramat. To jest horror. To jest survival horror. 1200 do... dolarów? Czekaj, w czym płacimy? Kredyty. 1200 kredytów za 6 strzywek. Co to jest 6 strzywek? Co tak ciemno? Jezu, tu muszę otworzyć. Oby to były strzywki, błagam. Ej, to jest otwarte, Jezu, to jest tragedia. Nie gadam z tobą już. Co tu się tak świeci? Jakaś lampka górnicza. A tu? O Jezu. Okej, okay, wrót otchłani, wiadomo, górniczy temat. O. Okej, okay, stąd tak, na początek... Ciów pojedziemy. Tam... to jest ciuchcia, nie? Dobra, niech tam nie siedzi w środku. Prawa. Okej, okay, lewa. A tu? Inżynierin. Czemu nie mamy od razu mapy z inżynieryjnego? Jest na inżynieryjnym ktoś mieszkał, nie? Pan Karolek tutaj gdzieś ma ciałko swoje. Tu jest skryteczka. A, inżynieryjny.
A pan Karolek gdzie mieszka? Jego ciałko gdzieś tu jest do znalezienia. Co mi pokazuje, że tu jest dojście? Czy ja źle pomyślałem? Rousseau jest na... no, inżynierski, tak? Tutaj, w trójeczce. Ja bym to zrobił, no. Teraz gdzie mi to każesz iść? Muszę przejść przez kolejkę? To jest inżynierski wszystko? To jest górniczy, moment, coś tu jest nie tak. Oj. Korytarze śmierci. Okej, okay, tu potem jest bezpieczne pomieszczenie. I do. No spoko. O, oby tam były skrzywku, nie? Tu już ktoś wyskoczył. W lewo czy w prawo? W prawo. A w lewo? Winda. Okej, okay, idziemy więc po... że Inclinati wyszło. To jest fajne? Dobra, teraz tędy. Trochę w lewo, trochę prosto. Przez śluzu. Jest tam jest nieważkość? No, gdzieś tam jest nieważkość, bo zostawiam tutaj nieważkość. Nieważkość to mój przyjaciel. A, jak miło. I chyba tyle z tego. Przejście z nieważkości. Dobra, teraz prosto i... no. 6 skrzywek. Co mówicie? Głośno. Oj, tam jest mój przyjaciel, którego... Uprawnienia potwierdzone. Tak jakbyśmy już tu byli, bo jest otwarte, ale... Rig Rousseau. Myślałem, że mu urwało tą rączkę, będzie. Muszę oszczędzać, tak? Muszę oszczędzać. Nie potrzebuję HP, potrzebuję amunicji, tak? Gdybym miał amunicję, to bym go roztegował, tak? Ale nie mam amunicji, bo kurde... Nie wiem przez kogo, przez bossa? Ale po co tracić HP, jak można tracić amunicję, którą tak musimy tracić? To po prostu liczyłem się z każdym, raczej z każdym pociskiem, teraz mam ich 6. Przestało mi spawnować amunicję po prostu. Nie stać mnie, nie mam pieniędzy. Tak. Chcę, a potem, jak będzie opcja, żeby wejść do kościoła, to pewnie będą mieli ostre opłaty, tak? To są praktycznie ci, scientologowie. O, dobra, chodź tu. Uprawnienia
potwierdzone. Co ty mi dajesz amunicję do... Zwariuję, dobra. Jezu, nic, 6. Okej, okay, potrzebuję... No. Dziennik inżynierski, melduje się główny inżynier Ariel... Baba? Konserwacja centryfugi jest... O czym ja mówię? No. Odkąd przywieźli na pokład ten znak, nie mogę zmrużyć oka. Jestem trochę... Wyraźnie pamiętam tylko przegląd silnika. Wchodzę do komory, a tam zamiast głównego silnika... Serce. Serce wielkości pomieszczenia, bijące i pompujące. Potem Henderson coś powiedział i znowu w komorze była maszyna. Ale wciąż słyszę w oddali to bicie. Niemal spokojne. Czy to pomoże mi zasnąć? Przejście w nieważkość. Mamy 12 pocisków. 12 strzywek, nazwijmy to po imieniu. To już jest w tym, na tym etapie wysoki poziom bezpieczeństwa amunicyjnego. Dobra, ciuchcia robi, ciuf. I tak. Rick nadrządcy z Volkerowca. Zaraz. Hangar, czemu przyszedłeś mi tutaj, żeby jechać? Udaj się na mostek. Znajdź raport na mostku. No to mamy po drodze te dwa. Do Volkera tak musimy wrócić, bo potem gdzieś w tunelach niedaleko serwisu. W komunikacji. Jak będziemy się w komunikacji, skoczymy po to. Więc teraz... Idziemy na mostek. Tak. Teraz pokazywało się prosto. A to było w lewo. Hangar jest po drodze. Nie, tam trzeba będzie trochę pogrzebać. W sensie możemy tam wpaść, ale na mostku będą nowe mutanty, żeby ich dojechać, więc to na tym nam zależy, bo potrzebujemy surowców. Dobra. Tylko musimy odblokować pokład, gdzie są cywilki i tyle. Dobra, lecimy na mostek. Mostek. Jeszcze nie było wskakiwania w kolejce. 42, ciekawe co ta liczba. Okej, okay, tutaj wyjście z tej, będziemy chodzić tak. Pewnie w krowę wjechaliśmy na torach. Albo sarna. Wjeżdżamy na mostek. Wjeżdżamy na pełnej. Nie wjeżdżamy na mosty, tylko na stację na przymostku. Okej, okay, to jest moja... Jezu Chryste, Daniels! Isaac, zjawił się jakiś statek. USM Valor. Odebrali sygnał SOS. Tak szybko? Co wojskowy okręt robi tak daleko? Może patroluje? Nieważne, ucieszyły mnie nawet pieprzone sroki.
To są sroki. Ruszaj do łączności. Naprawmy talerz komunikacyjny. To wszystkiego się dowiemy. Co robi? Wojskuje. Mhm. Ty jesteś kim? Dobra, przejrzyjmy naszą przyszłość. Idziemy sobie fajnie windą. Tak, winda tu. Winda tu. Nie tu. No tu, dobra. I co, jak wjedziemy tu, to coś ma być. Ale tu niczego nie ma. Aha, talerz muszę naprawić, Jezu Chryste. O Boże, dobra, a... Gdzie jest ten raport? Dosłownie na mostku, dobra, super. Super, super, super bym powiedział. Tylko dojść na mostek. Możliwość ratunku. Happy ending, może się uda. Może w tym, że zrobili to w remake'u, że jest kilka zakończeń. Tak, Nicole wywalić w kosmos. Tak? A Daniels uratować. Taki jest plan. Że w 8 dzielę stanieczenie, to spoilery. Dobra, i gdzieś tu? Co? Znajdź raport, okej. Gdybym był raport... Tu? Odebrano wpis. Co wy odwalacie tutaj, sorry. Karol, coś ty zrobił. Sorry, gość się już tu wyparował. Nie chciałem do nich strzelać, mam mało amunicji. Ale pamiętam, że są to całe tutaj wichajstry. Tak, nie będzie śmiesznego filmiku, muszę do niego zapracować, tak? Odebrano wpis. Dobra, skurczysyny. Dobrze. Aha. To nagranie to strata czasu. Zadowolona? Nie jestem zadowolona. Mamy martwego górnika. Nie możemy opanować Harrisa? Czy Harris nie był twoim pacjentem? Mogłeś ostrzec, że wpadnie w szan. Kapitanie, Harris cię... No bez jaj! Przebiegnij koło niego, bo wybuchnie się, nie mam go stać. Może ty jeszcze żyjesz? A to ty, tak? Jezu, nie wiem. Aha! Zmaś! Tyle z amunicji. Oddajcie moją amunicję. Tam była, do diaska. Nie masz jakichś ostrych elementów?
się trochę przypalanie pomogło. O Boże, drugi raz on mnie napadł. Oddajcie mi amunicję. Teraz niestety ten. Okej. Okay. Mam w tym momencie ile? 12. To jest dużo. Ale ich też jest dużo. Jest tak, tam niestety jeden pocisk. Zmarnowałem jeden ten. Jeden kanał. Tutaj tak nieważne, czy odpalimy, czy nie. Oni wychodzą i podchodzą tutaj, tak? A, dokładnie. Nie! Wybuchło niepotrzebnie. O Boże! Sekundę. Zrobimy to. Tam już było blisko, tylko żywcem skończyła się amunicja, tak? Oni nam powinni ją dropić, musimy teraz umiejętnie tylko ten... Jakby, ty nie ma Stasi tutaj? Na pokładzie nie macie Stasi? Czy to nie jest Stasia? Nie, to jest jakaś gorsza wersja. Chociaż... Nie, jak nie Stasia, to co to jest? Co to jest? Co to jest? To jest przejście do innego tego, dobra, do innego pokładu. Już tu jesteś? Kurde. Zdrówko. Które zdrówko zużyłeś, Izak? Dobra. Puszczaj, ty nerwujesz mnie tak strasznie, wiesz? Okej, jest amunicja. Koniec! Okej. Ktoś z was musi mieć jakieś ostre końcówki. Jest jeszcze ten. Proszę, nie. Dobra. Ile wyszliśmy na... Dobra, na zero. No, które zdrowie zużyłeś? Zużyłeś najdroższe zdrowie, durniu. Muszę sprzedawać najdroższe zdrowie, tylko potem... I kolejne. Słyszę dziwne sprzężenia lokalnej łączności. Co tam się dzieje? Problemy stależą komunikacyjne się pogłębiają. Nie, to nie to. Drzwi do łączności powinny być otwarte. Możesz dotrzeć do sterowni komunikacyjnej. A, Isaac. No. Uważaj, co mówisz. Chyba ktoś podsłuchuje. Ha? Boisz się, że to wybuchnie. A, dobra, jednak. Jednak.
Mam za dużo, a mam za dużo damy się do tej całej ogień. Trzymam tą, ten ogień tylko dlatego, żeby mi ten. No, jak te małe kurwiki wyskoczą. Dobra, posłuchajmy historię dramatyczną. Odebrano wpis. Dobrze, ale to nagranie to strata czasu. Zadowolona? Nie, nie jestem zadowolona. Mamy martwego górnika. Nie możemy opanować Harrisa? Czy Harris nie był twoim pacjentem? Mogłeś ostrzec, że wpadnie w szan. Kapitanie, Harris cierpi na demencję, której do końca nie rozumiem. Dochodził do siebie, dopóki nie przejął go doktor Mess. Wbrew memu sprzeciwowi. Czytałem. Szczerze mówiąc, ta vendetta przeciw Mercerowi wygląda mi na obie w bigoterii. Co? Czego? Nie doradzałaś członkom kościoła i nie obracałaś przeciw Lutherowi. Mówię panu, że terapie Mercera są niemoralne i niebezpieczne. Dlaczego wciąż zabiera Harrisa do hydroponiki? Medyczny jest azylem, a nie laboratorium Mercera. Proszę go nie kryć. Znowu oskarżenie, a dowodów brak. Taki durny ryzyk. Na stówę napisu na, do PiSu należy. Pan to wie. Śledzenie powiązanej aktywności. No co, mamy już to? Tab, wyświetl menu. Wyświetliłeś mi menu, oszuście. Kwatera Mercera. No Boże, to jeszcze nie koniec. Nie. Zbadaj hydroponikę. Nicole, rynki, przynajmniej się co Mercer tam robił. Pokaż na mapie, gdzie to jest. Daleko od kolejki? Chryste, panie. Okej. Nie wiem, czy nie było zamknięte, bo nie mamy wstępu tutaj. 30 ukończenia, nie zdążymy, bo robimy atrakcję, no więc. Uprawnienia potwierdzone. Jezu. Na poziomie 400 zł. Strzywki są za ten syf. Chyba 20 ten. Naprawić talerz. Naprawię. Talerz, tak? Na trzecim poziomie. Są drzwi z tyłu i z przodu. Kurde, niedobrze. Nie wiadomo, które się otworzą. Analiza? Chyba te. Ale możliwe, że pokazuje nam złą mapę. Czy ja tu byłem? Kurde, nie mam wspomnień związanych z tym miejscem. Ta, to były te komputerowe hakerstwa. Tak, dobra. Dobra, no okej. Okay. Będzie Stasia chociaż? Stasię bym sobie przytulił. Słyszałem znowu skrzypce. Myślę, że ten syf, co strzela tymi. Kto tam był? To ty, nienawidzę cię z całego serca. O Boże. Dwóch was jest! Zdrowie poszło tych pajaców. Żadnych prezentów od nich nie dostajesz. Gardzę wami straszliwie. Oj, to jest zagadka. Gdzieś tam jest
obiekcik. Jezu Chryste. Specjalnie trzeba, żeby zużyć strzywkę. Że dał ammo do miotacza, a mam je gdzieś. Będę musiał ulepszyć miotacz przez to wszystko. Ty, osoba do giga pulsacyjnego karabinu ulepszenie. Uprawnienia potwierdzone. Znowu jakiś hajs. Stasiunia. Okej, okay, Stasia nas trochę uratuje. Uprawnienia potwierdzone. Mały zestaw, mały możemy użyć. Uprawnienia potwierdzone. Duże są na sprzedaż, no bo to niestety potrzebujemy pieniędzy, tak? Uprawnienia potwierdzone. Dobra, ulepszymy to żarne. Czy skupujemy sobie... Tak, subskrypcje są ok. Trasek ma na dom i na ten, na basen, no ja mam na jedzenie. Ej, jeszcze raz, przebywałeś i co? O Jezu, dobra, skomplikowany system tych i... Misja! I wspaniałe tutaj drzwiczki. Nas tu nie było! Okej. Okay. Nowy obszar. Zacznijmy od tego. Uprawnienia potwierdzone. Cieszę się, że są potwierdzone. Na końcu będzie wyjście z krótem. Okej, okay, staną się wyjść dwóch muminów, jak coś podniosę. Pieniądze. Okej, okay, Jezu, dobra. Po tym horrorze... Jak można było oddać te strzywki? 1200 zł wydałem. Niepotrzebnie, nie mam pieniędzy. 1000, tylko 110 zł, kurde, tyle co nic. Okej, okay, i tak. Po lewej, bonusowa misja. I stacja zapis... Kanał komunikacyjny wyłączony. Powiadomiono technika. Ja jestem technikiem. Pewnie wiatr. Przewidziałem się chyba. Chodź tu. Jezu Chryste, jesteś w jednym kawałku. Nowe BHP. O! O, historyjki. Dziennik łączności. Pierwszy oficer komunikacyjny Bailey. Chcę to nagrać. Statek jest celem ataku, ale kapitan Mafaya nie zgodził się na wysłanie prośby o pomoc. Wszyscy wiemy dlaczego. Ta operacja jest nielegalna. Dostęp do IGIS-7 był zakazany. Wiedzieliśmy o tym, podobnie jak oni, ale siedzieliśmy cicho. Ale dość tego. Mayday, Mayday, Mayday. Tutaj USG Ishimura. Wzywam... Co udziało? Chryste. Wyłączył cały talerz komunikacyjny. To koniec. Skurczę, włączył talerz. Talerz, co? Bardzo lubiłem ten talerz. No dobra, to oznacza, że zostało tylko znalezienie w hangarze i przy serwisie kolejki jest jeszcze link tego, mamy chyba giga dostęp wtedy i dostaniemy, mam nadzieję, giga broń jakąś. Jakiś BFG, które wszystko ten. W hydroponice dowiemy się, co Mercer robił. I jeszcze kwatera Mercera, która jest w pokładzie mieszkalnym. To jest jako deserek. A tak idziemy profesjonalnie z duchem czasu. Cieszymy się z tego powodu. Ustaw anteny. Valor utrzymuje pozycję.
Jak talerz komunikacyjny? Nie znam się na tym. Uszkodzony. O. Ktoś spiął ze sobą antenę i przeciążył system. No to mamy przesrane. Nie, to była puszerka. Co mamy? Niektóre anteny są nienaruszone. Jeśli wymienię je i utworzę nowy, nieprzerwany obwód, zdołamy nadać sygnał. O krótkim zasięgu, tak. Ale może się udać. Dobra. Jeśli puścimy impedancję na dwójniku czwórnikowym, uda nam się wywołać zmiany na cewce napięcia, które spowodują takie częstotliwości, dzięki którym powstaje rezonans kaskadowy i nawiążemy kontakt. Puścimy drugim obwodem. Co to takie ładne? Niewysłana wiadomość odzyskana z bufora talerza. Co to? Sprawozdanie. Kapitan Benjamin Fajas do patrona Jordana Luna. To moja ostatnia transmisja. Po niej zadbam o to, by nasza pielgrzymka dobiegła końca bez zakłóceń. Za nasze pieniądze. Pielgrzymka. Udało nam się sprowadzić święty znak na pokład. Doktor Kain, specjalista do spraw pierwszego znaku, rozszyfrowuje jego tajemnice. Wybacz mi. Za kwarantannę na Aegis 7. Przydałem trudności dyrektorowi Eckhardowi, ale oni zmagają się z jakąś epidemią. Mimo tego, łamanie planety rozpocznie się jutro zgodnie z planem. CEC może zająć się swoją nielegalną operacją, kiedy prawdziwy skarb jest nasz. Zobaczymy, czy Elfgoth zdoła to zatuszować. Chwała Altmanowi. Chwała Robertsowi. 1200 zł zabrałem, żeby się nie dało na głupoty. Szatnia. Szatnia super. Uprawnienia potwierdzone. Dużo przestrzeni, tak? Miał tutaj ktoś wpaść mi zaatakować. Okej, widzę, że ktoś gra, podsłuchuje. Wiedziałem, że przeklina na brak amunicji. Jest rubinowy poprzewodnik. Paliwo. Kredyty. No okej. No dobra. Tam jest teraz tak, tu jest pewnie jakaś śluza. Okej, i tak. Doczytajmy. Muszę naprawić talerz, żebyśmy mogli skontaktować się statkiem ratowniczym Valor. Tymi sami kapelani kościoła przylecą tym statkiem. Przejście w nieważkość. O Boże, dobra. Kiedy zapisałem ostatnio? 20 dni temu, nie? Jak byłem... O matko, nie zapisałem w ogóle? Myślałem, zapisałem. O Chryste, dobra. Da. Łączności. Mafaja. Ta operacja jest nielegalna. Dostęp do Aegis 7 był zakazany. Wiedzieliśmy o tym, podobnie jak oni. Ale siedzieliśmy cicho. Jesus 7. Mayday. Tutaj USG i Shimura. Wzywam... Co u tym? Chryste. Wyłączył cały talerz komunikacyjny.
No, filmik z babką. Babka. Kurde. Musimy odegrać wszystko jak było. Nie ma tej historii o tym podpinaniu tego fluktuatora. Śmieszny filmik kapitana. Niewysłana wiadomość odzyskana z bufora talerze. Dobra, chyba wszystko tu wygrzebałem. No. Karolina, coś chciałaś powiedzieć jeszcze, tak? Ech, kurde, dobra. Mam nadzieję, że nie wydam teraz złego zakończenia. Że nie wysłuchałeś transmisji z Karoliny. Jezu, bąbelek jak biega słodki. Bąbelek, gin, błagam. Ginął, okej. Ale ty mnie wnerwiasz. Bąbel chyba zdeje w końcu, ale... 20, dobra. Okej. Okay. Zagadka polega na tym, żeby co? Podlecieć tu. Cóż tu się stało? To tak miało być? Wygląda na zepsute. Jest tylko jedno wejście, czy jest kilka? Oj, czy zagadka jest zamknięta w tym pomieszczeniu? Ach, ty, dobra zagadka widzę. Jest nawet podpowiedź na tym. To przepalili, kurde. Jaka piękna zagadka, bym powiedział. Ty! Kawał dobrej zagadki to jest. Jest piękna. A? Więc tak to jest być inżynierem. Jeszcze musimy znaleźć jeden A bardzo fajna. Bardzo słodka, bym powiedział. Czy ty jesteś źle umieszczonym tym wichajsterkiem? Skoro tego nie można obracać, no ale cóż zrobić. A, jeszcze znam myślenie, zagadka totalnie, dobrze. Tak, tak.
Tak bym rzekł. Czy możemy jeszcze wyjść stąd ewentualnie? Wyjdziemy stąd. No tylko stąd możemy wejść, jeszcze stąd możemy ewentualnie wejść. Dobrze. Obwód robi bry. Czy to jest sens, żeby to dać tutaj? No nie ma sensu. Nie mamy. Jak są jakieś przedłużki? Moment. To jest do wywalenia. To jest do wywalenia. Ustawianie zworek. Tak, gaming. No jakby puścić tak z ciekawości tędy. Nie można rzucać niestety. Tak, to dojdzie aż tu. Już? Myślałem, że muszę ten dowód. Chyba ci się udało. Spróbuj nawiązać łączność z Valorem. Gdzie jest ta instrukcja? Dobra, myślałem, że musimy domknąć obwód. Może na hardzie, na tym najwyższym by się zamykać. Dobra. Tutaj on gdzie wszystko zabrałem. To jesteś co? 1800 zł tutaj latało. Wyjmij mi te stare, żeby się nikt nie skaleczył później czy coś. Najwyższy jest sperma śmiercią. Wyjście z nieważkości. Niewysłana wiadomość odzyskana z bufora talerza. A teraz słuchaj, mam nadzieję. Tak? No. Fajas. No, sterowanie łączności, co jest? Jezus, komandosi. Tu USM Valor. Nadajemy na wszystkich częstotliwościach do USG Ishimura. Miły głos ma. Na SOS. Przechwyciliśmy kapsułę ratunkową numer 47 i ruszamy do was. Ta wiadomość będzie powtarzana co 30 sekund, aż odpowiecie. Biedny, napiciamy go jakieś. Kapsułę ratunkową? O kurwa! Te, co wystrzelił Hammond! Z Senem! Tym stworem w środku! Nie! USM Valor, odbiór! Zgłoś się, Valor! Wiedziałem, głupia pała. Nasz sygnał jest za słaby. Rozłożymy antenę dalekiego zasięgu? Nie, coś blokuje gruć nad talerzem komunikacyjnym. Co u licha? Z naprawczym będziemy... Pod killem coś pewnie jest. Pójdę tam. Próbuj ich wywołać. No to Chen przynajmniej Chen nie jest samotny. Postaw antenę. Ej, tu wszystko, nie? Pokój. A, dobra. Jeszcze musimy, przepraszam, postawić antenę własnoręcznie. Aż se zasejwuję. Zróbmy cięcie.